Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Artur Szaflan, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj będzie prezentacja kolejnego samochodu na sprzedaż i jak widzicie jest nim Mercedes W124. Jest to Mercedes W124 w modelu 200D, czyli z silnikiem wolnosącym dwulitrowym dieslem. Jest to stara, sprawdzona jednostka i podobnie jak i cały samochód, jest ona synonimem niezawodności. Tutaj widzowie, którzy oglądają kanał, na pewno ten samochód już będą kojarzyć, a widzowie, którzy wpadli tutaj z ogłoszenia, to zachęcam do obejrzenia reszty filmów wcześniejszych, między innymi na przykład z zakupu tego właśnie samochodu, także możecie zobaczyć, co było przy nim robione, ale o tym też zaraz opowiem. Słuchajcie, standardowo od razu przejdziemy sobie do pokazania mankamentów, tak żeby widzowie, którym to, czy też klienci, którym te mankamenty nie odpowiadają, żeby mogli od razu sobie to sprawdzić, zdiagnozować, czy ten samochód jest dla nich. Tutaj mamy na tych prawych drzwiach taką wgniotkę. Widzicie dokładnie w tym miejscu. Także to jest jeden z mankamentów. Jeszcze jeśli chodzi o wgniotki, to tutaj standardowo koło bagażnika z tyłu po prostu coś od tyłu, ale tutaj jest taka delikatna bardzo wgniotka, a tutaj troszeczkę większa. Zobaczcie, dokładnie w tym miejscu widzicie, od środka coś wypchnęło blachę, także jeśli chodzi o wgniotki, no to tyle. Tutaj mamy takie drobne obicie lakieru. Tutaj jest taka zaprawka, też drobna, ale oczywiście to wszystko pokazuję od razu, bo wiem, że niektórym może to nie odpowiadać, także nie by mi było rozczarowania na miejscu po przyjeździe. Chciałbym, żeby mieli Państwo tego świadomość. Tutaj też jest takie obicie jak od kamienia. No i należy też wspomnieć, że prawa strona tego samochodu była lakierowana ponownie. Natomiast słuchajcie, tutaj miernik pokazuje 220 mikronów, a najwięcej jest tutaj z tyłu. W tej części podchodzi to pod 300 mikronów, pod 400 mikronów, z tego co pamiętam, jak mierzyliśmy to z człowiekiem, który czyścił ten samochód. Także podejrzewam, że tutaj po prostu było jakieś drobne uszkodzenie naprawione, no i ta strona była ścieniowana. Natomiast słuchajcie, jeśli chodzi o odcień lakieru, to jest on tak perfekcyjnie dobrany, że naprawdę gołym okiem nie idzie tego poznać, że ta strona była malowana. Wygląda to naprawdę super. Jeśli chodzi o to, co robiliśmy przy tym samochodzie, to na pewno należałoby wspomnieć o tym, że przeszedł on teraz zupełny przegląd połączony z serwisem, czyli wymienione zostały wszystkie płyny, wszystkie oleje w skrzyni i tak dalej, płyn do wspomagania. Został przeglądnięty, tak jak mówię, cały układ, hamulce były już założone wcześniej, nowe, także to wszystko jest w bardzo dobrym stanie. Dodatki takie uszlachetniające do olejów, tak samo w skrzyni, jak i w silniku, oczywiście zostały dodane. Także teraz tym samochodem można sobie śmiało jeździć. Zobaczcie, tutaj założyliśmy jeszcze nowy akumulator. Jest to oczywiście oryginalny akumulator Mercedesa, tak żeby wszystko do siebie pasowało. Naprawdę nie oszczędzaliśmy tutaj na tym serwisie. Tam faktura do wglądu jest oczywiście na blisko 3000 zł, także można sobie to sprawdzić. Jak widzicie, silnik tutaj wygląda naprawdę pięknie, jest czysty, jest zadbany, także wszystko jest zgodne z tym przebiegiem, bo zapomniałem wspomnieć, że auto ma przebiegu zaledwie 111 tysięcy kilometrów. Kolejną rzeczą, którą przy tym samochodzie robiliśmy, to założyliśmy nowe opony. Postawiliśmy na Hankooki, według nas jest to bardzo sprawdzona marka, fajne opony, lubimy na nich jeździć. DOT 2021, także świeżuteńkie opony. Przejdziemy sobie do bagażnika, tutaj zobaczcie, jest jeszcze charakterystyczna dla pierwszej serii Mercedesów W124 klapa bez wygłuszeń. I jako ciekawostkę należy tutaj jeszcze wspomnieć o tym, że koło zapasowe jest tutaj oryginalne, jeszcze nigdy nie było użyte, zobaczcie, ma włoski
Jest nabity numerek 87 na oponie, także z rocznika samochodu. Jest też oryginalny komplet kluczy, więc to też fajny akcent, na pewno potwierdzający w jakiś sposób ten niski przebieg. Dużym plusem na pewno przy tym samochodzie jest chociażby stan podwozia, które naprawdę wygląda imponująco. Nie ma tam żadnej czarnej konserwacji, żadnego biteksu, tylko po prostu to wszystko wygląda, jakby niemalże wczoraj opuściło fabrykę. We wcześniejszych filmach tak samo jest pokazane na podnośniku, więc kiedy sobie odpalicie, to możecie zobaczyć, jak to wygląda dokładnie od spodu. Przejdziemy teraz do wnętrza. We wnętrzu nie dzieje się nic spektakularnego, natomiast jest ono na pewno eleganckie, na pewno jest z klasą. Zobaczcie, mamy tutaj takie beżowe odcienie. Fotele były pod takimi pokrowcami od nowości, takimi misiami, które oczywiście też dokładam do samochodu. Natomiast zostały one zdjęte, żeby ukazać to, że fotele nie mają pod spodem żadnych uszkodzeń. Tutaj to wszystko wygląda naprawdę fajnie. Mamy tutaj zamontowane radio Becker Mexico, łącznie ze zmieniarką, która znajduje się tutaj pod fotelem na, poczekajcie, 6 płyt. Także bardzo fajny też zestaw audio do grania. Jeśli jedziemy w trasę, to na pewno umili to jakoś czas. Tutaj, jeśli chodzi jeszcze o wnętrze samochodu, to były problemy z boczkami w tym samochodzie. Mercedes W124 z pierwszej serii miał właśnie taką wadę fabryczną, że te boczki tutaj się odklejały i w tym przypadku było tak samo, one były odklejone w momencie zakupu, też możecie to zobaczyć na wcześniejszym filmie. Natomiast zostało to podklejone, także teraz wygląda naprawdę estetycznie. Nie straszy już tak jak wcześniej. Nie jest to na pewno też idealne, ponieważ żeby takie było, trzeba byłoby wymienić całe to poszycie lub kupić nowe boczki, co graniczy teraz z cudem, żeby dostać boczki do takiego Mercedesa w tym kolorze. Natomiast w mojej ocenie po podklejeniu naprawdę wygląda to na tyle estetycznie, że nie należy sobie tym zawracać głowy, tylko po prostu cieszyć się użytkowaniem tego fajnego samochodu. Jeśli chodzi o wyposażenie właśnie tego egzemplarza, no to jest ono taki, można powiedzieć, prawie że podstawowe, ponieważ z takich udogodnień to mamy tutaj, czekajcie, przekręcę kluczyk, elektryczną tylną roletę, zobaczcie. Można ją sobie składać i zasłaniać sobie tylne okno tutaj właśnie tym przyciskiem. Mamy też składanie tylnych zagłówków, ale one są pneumatyczne, więc musielibyśmy odpalić samochód, żeby to zrobić. No i mamy jeszcze elektryczny szyberdach. Możemy go sobie zamknąć w ten sposób, otworzyć całkowicie lub też właśnie tylko uchylić. I tutaj już od razu uprzedzam pytanie, nie leje się przez ten szyberdach, jest on szczelny, jest z nim wszystko w porządku. Także obejdziemy jeszcze teraz auto dookoła, tak żeby było jasne, jak wygląda, a później zapraszam na przejażdżkę. Dobrze, więc zrobimy sobie teraz jazdę próbną tym samochodem. Pokażę Wam co i jak, że wszystko tutaj działa. Także odpalamy go. Oczywiście jest to diesel. Trzeba poczekać, aż zagrzejemy świece żarowe. Zgasły, więc możemy go odpalać.
jeśli chodzi o odpalanie tego właśnie samochodu, no to jest to bajka. No ogólnie jazda tym samochodem jest bardzo przyjemna, wiecie, jest to można powiedzieć flagowy model Mercedesa z tamtych lat. I ogólnie, tak jak już wcześniej wspominałem, jak na pewno też wszyscy tutaj wiecie, jest to synonim niezawodności, ten właśnie samochód Mercedes W124. Tak jak wam mówiłem, tylne zagłówki, kiedy są rozłożone, możemy je tutaj złożyć tym guzikiem, jeśli przeszkadzają nam w widoczności. Naciskamy i one się po prostu składają. Także taki tutaj patent zastosował Mercedes. Tak jak mówię, auto było przeglądnięte, całe przeserwisowane, więc jeździ się nim bardzo dobrze, nie ma się do czego przyczepić. Hamulce są sprawne, bardzo ładnie przyspiesza. Wszystko jest z nim ok. Mamy tutaj czterobiegową skrzynię biegów. Zrobiłem tym samochodem osobiście ponad 1000 km, głównie właśnie po autostradach i bardzo fajnie się nim jeździ, przyjemnie. Tutaj niektórzy straszyli, że ten samochód nie będzie miał mocy, żeby nawet tiry wyprzedzać, natomiast bezproblemowo ta prędkość przelotowa 100, 110, 120 można tym samochodem uzyskać, jeździ się nim bardzo przyjemnie. Ten samochód oczywiście, zresztą jak większość w ofercie Szafran Inwestycje, jest to propozycja dla osób, które szukają gotowego samochodu, gotowego klasyka, którego będą mogli wstawić do garażu, tak żeby po prostu przechować tą wartość pieniądza lub też żeby cieszyć się niedzielnymi przejażdżkami takim właśnie klasykiem. Na pewno jest to super też propozycja dla osób chcących rozpocząć tą przygodę z klasycznymi autami, ponieważ w tym samochodzie praktycznie nic nie ma prawa się zepsuć, wszystko będzie, można powiedzieć, działać, jeśli będziemy o niego dbać, regularnie zmieniać ten olej i tak dalej, to ten samochód na pewno odpłaci nam się tym, że na pewno odpłaci nam się tym, że będzie służył nam bardzo długo bezawaryjnie. Trochę ten telefon wybił mnie z rytmu, ale wracając do tematu, to auto jak najbardziej jest właśnie dla osób, które szukają gotowego klasyka. Tak jak mówię, tutaj nie będzie z nim problemu, na pewno fajnie wdrożycie się w motoryzację klasyczną, jeśli to będzie pierwszy samochód tego typu, bo nie ma tutaj przy nim zbyt wiele obsługi, po prostu odpalasz go, czy on stoi rok, czy półtorej, odpalasz go bezproblemowo i on zawsze wszędzie dojedzie. Także zapraszam na www.szafraninwestycje.pl, tam macie oczywiście zdjęcia, pełny opis tego, jak wygląda ta oferta, cenę, no i oczywiście można zamówić ten samochód z dostawą pod drzwi klienta, wszystko jest ukazane na filmie, także żeby oszczędzić Państwa czasu na wycieczki, można sobie go zamówić po prostu z dostawą do domu, a jeśli chcecie, no to jest on oczywiście zarejestrowany, ubezpieczony z przeglądem i tak dalej, więc można przyjechać, wrócić sobie nim na kołach. Oczywiście jest tutaj pełna faktura VAT marża na ten samochód, także kupując są Państwo zwolnieni z opłaty skarbowej. No i tyle, dzięki wam za obejrzenie tego materiału, zapraszam do śledzenia kanału, do oglądania innych filmów, zostawcie kciuk w górę, subskrypcję, jakiś fajny komentarz i rozwijamy się dalej wspólnie, dzięki, hej!